Przed materiałem mamy pytanie do was. Jak tam wasz pick'em po pierwszych meczach na Majorze? Dzisiejszy film będzie w dużej mierze skupiony na Majorze w Sztokholmie, z racji tego, że w obecnej chwili jest to jedna z niewielu rzeczy, o których w ostatnich kilku dniach się mówi. Nie ma co się dziwić, w końcu jest to pierwszy wielki turniej rangi Major od 2 lat, w której będzie również uczestniczyła publiczność. Z tego też względu trzeba zacząć stricte od początku. Tak jak informowaliśmy na naszym Discordzie, rozpoczął się pierwszy dzień wcześniej wspomnianego PGL Major Sztokholm. Na dzień dobry dostaliśmy mecz Astralis kontra Copenhagen Flames, który zakończył się niespodzianką. Zawodnicy z Glaive'em na czele zostali zmiażdżeni 6-16. W tym samym czasie rozgrywał się też mecz Team Spirit kontra FaZe. Wyniki obu tych spotkań zapewne widzicie teraz na ekranie. Później nadszedł czas, na który czekała cała polska społeczność. Enze z naszymi zawodnikami Dychom i Hadesem podejmowali formację Godsend. Zespół Polaków zdominował wręcz tę drużynę w rundach z pełnym wyposażeniem i tym samym pewnie pokonali ich 16-10. Jak słusznie zauważył Tomek Chomczyk, na Majorze w 2019 roku Enze wygrało pierwszy mecz z Team Spirit 16-10 na The Nuke, a później doszli do finału. Teraz historia mocno się powtarza, oby tak samo jak 2 lata temu. W tym samym czasie rozgrywane było jeszcze spotkanie Virtus Pro kontra Pain. Rezultaty widzicie teraz na ekranie. Dodatkowo też potem rozgrywały się kolejne spotkania od godziny 13:15. Tutaj wyniki również macie pokazane. W chwili tworzenia tego materiału trwają 2 kolejne mecze, Heroic na Tailu oraz Maus kontra brazylijskie Sharks. Zapewne jak wy oglądacie ten odcinek, to zmagania w pierwszym dniu Majora jeszcze trwają. Jak tam wasz pick'em po pierwszych meczach na Majorze? Pozostajemy oczywiście przy temacie Majora, jednak trzeba też zwrócić uwagę na rzeczy, które dookoła niego są robione. Niestety w pierwszych spotkaniach PGL mocno zawaliło kilka istotnych spraw. Brak zdjęć lub kamer graczy, brak jakichkolwiek logotypów drużyn, po prostu jedno wielkie nic. Nie mówiąc już o tym, że momentami PGL potrafiło pominąć rundy pistoletowe. Były też problemy z audio. Ogólnie problemów na samym początku transmisji było naprawdę bardzo, bardzo dużo, co dobrze wypunktowała jedna z osób na Reddicie. Mimo wszystko teraz wydaje się, że firma w błyskawicznym tempie naprawia to, co wcześniej kompletnie nie działało. Trzeba jednak szczerze powiedzieć, że same mecze ogląda się naprawdę przyjemnie, samego faktu, że jest to po prostu największy turniej tego roku i czuć w nim taki prestiż, jakiego nie da się poczuć na innych zawodach. Dodatkowo też oprawa wizualna studia transmisji PGL Sztokholm stoi na naprawdę wysokim poziomie. Plus do tego też mocarna ekipa casterów i analityków robi swoje. To wszystko sprawia, że te problemy z samą transmisją trochę po wizu spływają. Dobrze jest widzieć, że PGL bardzo szybko potrafi na coś takiego zareagować. I tego się trzymajmy. CSGO powraca na zasłużony szczyt na platformie Twitch. Oczywiście taka kolej rzeczy jest normalna, w końcu podczas trwającego Majora sama gra przynajmniej na tej platformie będzie robić naprawdę spore liczby. W tej chwili na streamie Gaulesa jest coś ponad 100 tysięcy widzów. Podobna ilość jest na oficjalnym streamie. Druga transmisja pokazująca inne spotkanie ma coś w okolicach 36 tysięcy. Oczywiście same liczby z dnia na dzień będą się jeszcze pewnie jedynie powiększać. Teraz przechodzimy do rzeczy stricte już niezwiązanych z Majorem. Jak możemy zobaczyć na jednym z filmów udostępnionych przez gracza na Reddicie, miał on dziwny problem z Overwatchem. Demko po prostu zaczęło mijać w zastraszającym tempie, nie widząc w zasadzie całej rozgrywki. Po około pół minuty wyskoczyła mu informacja o tym, że ma podać ostateczny werdykt. Oczywiście w takiej sytuacji to niemożliwe. Jak stwierdziła jedna z osób, być może ten użytkownik padł ofiarą Overwatch Bypassa, dzięki którym cheater nie zostanie wykryty przez społeczność. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Przechodzimy do was jeszcze z jedną dziwną sprawą, tym razem w trybie retake. Sam problem trwa już kilka miesięcy. Jak sami widzimy, gracz nie może dołączyć się do jakiejkolwiek drużyny, bo wyskakuje komunikat, że teamy są pełne, mimo że w rzeczywistości nie są. Błąd był wielokrotnie zgłaszany do Valve mailem, jednak wciąż nic z tym nie zrobiono. A na sam koniec łapcie jeszcze ciekawego flesza na legendarnej mapie The Cobblestone, którego możecie wykorzystać chociażby na Wingmanie. Być może część z was już o tym wiedziało, ale i tak warto to pokazać. Third Impact, czyli nowa drużyna na scenie amerykańskiej, robi pierwsze roszady od bardzo dawna. Do zespołu dołączyło aż 3 nowych zawodników. Jak twierdzi wielki producent i wydawca gier Ubisoft, Discord czy też OBS powodują spore problemy w wydajności ich produkcji. Jak możemy zobaczyć pod spodem, witryna Eurogamer zrobiła listę programów, które w teorii mocno szkodzą działaniu ich gier. Wydawca sugeruje graczom, żeby wyłączyli takie programy przed odpaleniem jakiegokolwiek tytułu. Jeden z użytkowników stwierdził jednak, że na problemy z całkowitym zawieszeniem się samej gry, Ubisoft wciąż wskazuje m.in. na Discorda, co jest jedynie ucieczką od kłopotów.
Fnatic, a mimo wszystko nie wygrali rundy, chociaż teraz przy życiu pozostaje tylko Friend. Ten jednak dobrze rozpoczyna. Kolejny frag od niego. Zmiana pozycji. Friendowski po raz trzeci. Będzie szedł po więcej, ale panowie z Ungentium muszą dać sobie radę. Chociaż Friend fantastycznie to zrobił. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz postawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.